Witajcie w moim kolejnym foodbooku śniadaniowym. Tym razem będą to nie tylko śniadania na słodko, chociaż oczywiście nie zabraknie owsianek, ale będzie też coś słonego i będą też jedne placuszki. Zacznijmy od banalnej pasty kanapkowej z awokado. Wykonana jest z dojrzałego awokado i dowolnych warzyw. U mnie jest to papryka, ogórek kiszony, odrobina cebuli i jest to doprawione solą i pieprzem, ale możecie bardziej eksperymentować z przyprawami i warzywami. Następne śniadanie na słono to duszona cebula z pieczarkami, czyli jeden z moich smaków dzieciństwa. To jest bardzo proste w wykonaniu, smaczne i zdrowe, ale przyznam, że nie polecałabym raczej tego śniadania tak na co dzień, bardziej na weekendy, na takie późne, rodzinne śniadanie. I przechodzimy do śniadań na słodko, bo ja zdecydowanie takie preferuję. Tutaj mamy owsiankę zalaną mlekiem bananowym, z tym, że nie jest to mleko o smaku banana, a mleko wykonane z banana. Banana po prostu miksujemy z wodą, zalewamy tym płatki owsiane, czekamy aż napęcznieją, dodajemy owoce, bakalie. To jest taki fajny patent, kiedy skończy nam się w domu mleko, a mamy banany. Następną owsiankę nazwałam czekoladową, bo taki ma smak, ale nie ma tutaj ani czekolady, ani kakao, tylko jest karob, który nie tylko daje czekoladowy smak, ale też taką słodycz. Do tego dodałam różne bakalie, na przykład rodzynki, żurawinę albo wiórki kokosowe i podałam z owocami. Możecie użyć też kakao, jeśli nie macie karobu, ale wtedy warto to trochę dosłodzić, na przykład jakimś słodkim syropem. W przypadku kolejnej owsianki płatki owsiane ugotowałam na mleku kokosowym, ale można to zrobić też na zwykłym mleku i dodać sporo wiórków kokosowych. Dodałam do tego jeszcze taki mus ze zmiksowanego awokado, banana i sezamu i to wszystko ze sobą tak przełożyłam i wygląda bardzo smacznie i też tak smakuje. Trzecia owsianka na ciepło w tym zestawieniu została wykonana z płatków owsianych, mleka roślinnego, mrożonych truskawek, biurków kokosowych oraz na górze została polana syropem daktylowym. Ostatnia propozycja to placki owsiane wykonane z takich podstawowych składników jak jajko, banan, mleko, w moim przypadku roślinne i oczywiście płatki owsiane. Dodałam do tego też cynamon i podałam z jabłkami uduszonymi w osobnym naczynku razem z cynamonem. No i na końcu jeszcze polałam syropem klonowym, tak do smaku. Totalna rozpusta, pychotka. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. W opisie pod tym filmem znajdziecie link do posta na blogu, gdzie każde z pokazanych tutaj śniadań jest dokładniej opisane. Zapraszam.